Cześć kochani, witajcie w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny sernik, na kolejny pyszny sernik. Tym razem sernik, który powstał z połączenia dwóch przepisów. Z przepisu na klasyczne brownie czekoladowe i z przepisu na sernik waniliowy, chociaż troszeczkę zmodyfikowałam tą recepturę, bo tym razem przygotowałam ten sernik z dodatkiem maślanki. Gorąco Wam polecam, jest cały udekorowany jeszcze dodatkowo polewą o smaku adwokata. To jest polewa akurat gotowa, ja obiecuję, że kiedy będę miała troszeczkę więcej czasu, to oczywiście przygotuję taką polewę domową i podzielę się z Wami przepisem, bo domowa przecież jest, wiadomo, najlepsza. Tymczasem zapraszam Was gorąco do wypróbowania tego sernika u Was w domu. Dajcie znać, jak Wam wyszedł. Ja przygotowałam ten sernik specjalnie z okazji urodzin Tomka Kudły. Tomek, wszystkiego najlepszego, a Was zapraszam też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Zaczynam od rozpuszczenia czekolady i masła w kąpieli wodnej. Do większego garnka wlewam wodę i zagotowuję, wstawiam drugi mniejszy garnek i całość roztapiam na dosyć sporym ogniu. Kiedy masa jest już rozpuszczona, odstawiam ją delikatnie do przestudzenia, a w tym czasie zajmę się przygotowaniem ciasta na brownie. Do miski wbijam dwa jajka, dosypuję cukier i ucieram całość za pomocą miksera, aż cukier całkowicie się rozpuści. Teraz czas na dodanie roztopionej czekolady z masłem, stopniowo cały czas miksując, aż wszystko się dokładnie połączy. I na koniec dodaję mąkę. Teraz trzeba całość uwijać mikserem przez około 2 minuty. Ponieważ jest to przepis na spód brownie, nie dodaje się tutaj proszku do pieczenia, ale ewentualnie można dosypać pół łyżeczki, w razie czego jeśli obawiacie się zakalca. Gotową masę przelewam do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i piekę przez 20 minut. Pod koniec pieczenia można sprawdzić patyczkiem, czy ciasto jest już upieczone. Patyczek powinien wyjść suchy, ewentualnie z kilkoma grudkami na powierzchni. Twaróg zmieliłam dwukrotnie w maszynce na najmniejszych oczkach, a teraz rozmiksuję go z maślanką i z cukrem. Można też zamiast twarogu i maślanki wykorzystać twarożek sernikowy 100% z wiaderka, pomieszany pół na pół z mascarpone. Kiedy już twaróg jest rozmiksowany, można dodać miąższ z laski wanilii i zmiksować całość, dodając stopniowo jajka, po jednym za każdym razem. Przed dodaniem pierwszego jajka wlewam też stopione masło. I teraz czas na miksowanie. Kiedy masa będzie już całkowicie rozmiksowana, mogę wbić następne jajko, znowu rozmiksować je na gładko. To dosyć ważne, żeby nie miksować na zbyt dużych obrotach, bo przemiksowana masa serowa potem bardzo szybko potrafi wyrosnąć, a po wystudzeniu opaść. Na koniec trzeba jeszcze dodać mąkę ziemniaczaną albo mąkę ryżową czy kaszę mannę i rozmiksować całość na gładko. I teraz na upieczony już spód, lekko przestudzony, można wylać masę i wstawić ponownie do piekarnika. Temperaturę piekarnika jeszcze na kilka minut przed wstawieniem ciasta trzeba obniżyć do 180 stopni, ciasto piec 30 minut, a potem kolejne pół godziny w 160 stopniach Celsjusza. Wyjęte z lodówki trzeba wystudzić, potem trzymać przez około 3 godziny albo i dłużej w lodówce, można udekorować polewą i podawać. Dzięki Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że sernik Wam się uda i będzie bardzo smaczny. Zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i do zobaczenia w kolejnych filmach.